Hej ludki, jestem Dajwa i wiem, że zapowiadałam drugi sezon i że wyszedł z niego tylko jeden odcinek, który był praktycznie powtórką. O, Shadow of Heavy, chyba pójdę go sprać. Który był praktycznie powtórką, Myszko Współpracuj, tego co się działo w pierwszym sezonie, znaczy takie początki, tylko z inną klasą. Come on, wredna myszka! O kurde, nienawidzę tej myszki, ma straszne problemy ze scrollem. Moment, o czym mówiłam? Tak. Przepraszam, że nic z tego nie wyszło. Teraz, serio, ja spamuję tą myszką, żeby oddaliła ekran. I widzicie, jaki jest efekt. O, działa, jest! Super. Co prawda próbowałam nagrywać dla was kolejny odcinek. O, jaka ładna. Ty, Elza. Zobaczcie, jakaś fajna. Dobra. Nieważne. Koncentracja, już, Dajwa. Spokój. Próbowałam nagrać dla was kolejne odcinki, ale zdecydowałam, że lepiej będzie, jak wybierać na tą grę sama. No chyba, że ktoś z was, drodzy widzowie, będzie chciał się dołączyć. Skontaktuje się jakoś ze mną i będzie chciał ze mną grać. Bo jakoś w moim otoczeniu nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania tą grą, więc zajmę się tym sama, a chciałabym, żeby to było coś poważniejszego niż Ion. No, jak widzicie, mam nowe ciuchy. Ta spódniczka troszeczkę mnie denerwuje, bo kiedy biegam, dzieje się to. Nie, żeby coś, może będzie więcej wyświetleń. Nie wiem! Zapomnijcie. Dobra, Shadow Wolf Hellsick. Dobra, gdzieś tu jest. Nie, Helisk, przepraszam. To jest coś, co udało mi się pobić w poprzedniej próbie nagrywania. Akcept, co mi tam. Najwyżej mnie zje. To jest... Aha, już ktoś do niego biegnie. No, już jedna osoba go okłada. No. To jest coś, co udało mi się ukraść, że tak powiem. Rąbnąć killa. Zdążę na imprezę, załapię się chociaż troszeczkę. Bij, koleżanko. No, jeszcze inni się dołączają do zabawy, jak miło. Moja tarcza i inne dziwne rzeczy, których w ogóle pozapominałam. Dobra. Chyba się załapałam. Czy nie? No come on, serio! Completed, no co jest? Completed, więc what the come on? One completed quest. No, complete. Miło. Już myślałam, że miałam jakiś błąd, bo poprzednim razem podbiegłam i po prostu ukradłam killa, nie? Zszedł mi na hita dosłownie. Ktoś tam go sobie bił od paru ładnych minut, a ja i zebrałam. Na szczęście to zalicza zdanie wszystkim, którzy do niego podbiegną i zaczną się bić. Dobrze, mam z nią pogadać, ale ja tu dostałam ostatnie zadanie z dungeonem i chciałabym się temu przyjrzeć. Bardzo mnie ciekawi, jak będą wyglądały dungeony w Echo of Soul. Chociaż podejrzewam, że nie będą się wiele różnić od... Chwila, tędy pójdę, bo to jest niżej. Nie będą wiele się różnić zapewne od normalnych takich, wiecie, w... No ktoś tu chyba czeka na towarzysza jakiegoś, co by z nim mógł pójść. Solo, normal, to jak Haramel w Jajonie. Nie skończyłam, podejrzewam, że to jest... Niewiele się różni od pozostałych gier RPG. O, wchodzą! Dobra. Come on, pójdę sama. 12 level, nie wiem, który mam. Chyba 13, ale tu są harpie i już widzimy, jak wyglądają. Nagi? Przecież tu miały być... Come on, tu miały być harpie. Shien, dobra. To zabrzmiało prawie jak halt. I się zastanawiam, takie, what? Od kiedy oni gadają po niemiecku?
Alice Gone Missing, Boże, jak ja mam teraz malutką czcionkę mam, przez to, że mam inny monitor, bo wróciłam do starego stanowiska. Okej, okay. The End of the Fair. Tak, mój angielski powala, wiem. Use ice water on Ellie. Tak, zamierzam tam wejść i mnie nie zatrzymasz. Aha! Narzeczono imieniu Eli. Nie żeby coś, ale to mi się wydaje bardziej żeńskie imię. Ale to jest him, więc... Więc wykluczamy tą opcję. Wredne harpie, trzeba się za nie wziąć, to przepraszam. Aha, czyli harpie to jest odpowiednik syren w naszej mitologii, czyli że uwodzą i tak dalej. I really like him back. If only so I can give a nice hard piece of my mind. Oh. God damn it! Czemu mnie bijesz? Przecież mnie nie zauważałaś wcześniej. Wypidziaj. Nie pamiętam, co to wszystko robi, wiecie? Wziąłam sobie Elfgarda i nie pamiętam, co on robi. F. Aha, wzięłam zadanie, nawet nie wiem, co zrobiłam. No help! Anyone! Ja chciałam tą nagę. Czy ona mi coś dała? Chyba średnio. Podbiegł ktoś, a ja nawet nie wiem, co... Spokojnie przeczytam do końca questu, ale mam na kimś użyć wody, dobra. Bewitched Naga Fighter, dobra. Chodź tu! Chodź! Też tak umiem. Bum! Gin. O, to mi liczy czas, jaki tu jestem. Pociąg! Easy. Eos jest łatwy. Tylko, że mi zaraz troszeczkę życiu upadnie, więc sobie wezmę. Ja jestem uczulona na punkcie życiu. Ja bym bardzo chciała mieć zbindowaną tą. No cia! Już! Chwila, tarcza raz. Teraz was bierzemy, panienki. Macie oto. Nie wiem, co to robi. Oczywiście sobie nie przypomniałam. Umrzyj. Tarcza mi się skończyła. Wzięłam sobie coś... pół uzdrowiciel, pół tank. Dobra, to mam uwolnić. Rescue, tak, dungeon. You have my eternal thanks. Proszę bardzo. Chwila, coś ona mówiła o seducive, to... You have my eternal thanks. Aha, piosenki mam się bać, okej. Okay. No ale ja pozwolisz, że się wrócę. Moment, może ja przeczytam, do czego służą mi te skille i mam nadzieję, że to się nie odradza po minucie swojej braku egzystencji. Tarcza, kopniak, który zatrzymuje zaklęcia, którego w ogóle nie używam. Siphon Spear to jest jakieś takie... Aha, to Absorb Vitality, dobrze. To powinno być gdzieś na początku, to skoro to Absorb z Vitality. Dobrze, to jest, co to jest? Irfan Surrender. Atak. Aha, to zmniejsza atak przeciwnika. I to mi daje jakiś ten... Current playtime. Byłam tu już kiedyś? Server record. Aha, że ktoś przyszedł w 54 sekundy. No spoko, da się. Biec, wybiec i koniec. Dobrze, już wszystko wiem. Idziemy. Trzyma. Ha. W pięknym stylu. To miały być harpie. Nie bawię się tak. Tam są same ty. Chociaż może mogę wyjść głębiej. Dobra, najpierw oddam tego questa. Później wejdę głębiej, zgaduję. No ale na razie bardzo przyjemnie. Nie powiem. Fajnie tak pograć sobie po dłuższym czasie przerwy. Błagam, ja następną rzecz, jaką chcę, to chcę mieć spodnie. Czuję się nieswojo. Chodź, synek. Ostatnio miałam taki problem, że ciągle ktoś w niego wjeżdżał lamą i miałam problem z kliknięciem na niego. No, on mi ostatnio opowiadał o takim Herosie,
o imieniu Regan, który uratował kiedyś bodajże ich miasto, albo nie wiem, to było jakieś... Mówili coś chyba o Solarii, czy o czymś takim podobnym. Coś ze Słońcem mi się kojarzy. Celestial Kingdom chyba to było. A ja chcę do dungeonu z powrotem. No, to był taki wielki heros. Więc wiecie. Mówi, że jestem teraz tak jakby jego zastępcą. Dobra, wracamy do was. Tylko, że te potworki się pewnie zdążyły zrespić, zgaduję. Nie? Ej, to miłe. Dobrze też, że każdego innego gracza przenosi do osobnej jaskini, bo byłoby naprawdę nieprzyjemnie, gdyby ktoś wszystko wybijał za nas. Oj, wy wiecie, jak ja lubię rozrabiać. Ten dźwięk mnie rozbraja! Umrzyj, bewitched naga. W ogóle jak walczymy, zauważyłem, że nie możemy przechodzić przez różne portale. Umrzyj. Dziękuję. O, coś ma. Nie używam bandaży, sprzedam. Ja eliksiry zazwyczaj tylko biorę. Hidden Cavern. Oj, czuję, że zaraz będzie już tak, nie będzie tak pięknie i kolorowo i miło. Bewitched naga patrol. 12 LED. Nie. Co to dla mnie? Też mam 12. No dobra. Chodź tu. Sorry, ten dźwięk mnie rozwala. Simple Magic Bandage. Sprzedam. Naga Patrol. Dobra, byleby się na mnie obie nie rzuciły, bo może być krucho. Cudowny dźwięk. Już was lubię jako przeciwników. Co macie? Kolektor! Sorry, piękny kopniak! Jest, działa! Ten dźwięk jest cudowny. No, ale dobra wiadomość. O, Bewitched Ellie. Czekaj, już na tobie używam tego. Harp is must listen, must be good. Proszę bardzo. Dzień dobry, Fair. Mam nadzieję, że to nie działa tak przez dwie minutki, wiecie? Complete. Da. Ile questów, tak bardzo chcę. Ej, Ellie. Chodź, pomóż mi z questami. Kill Bewitched Naga Guard. Proszę bardzo. Wracaj tu. Dokąd ty idziesz? Tak. Chcecie to sobie przeczytacie? Ja i tak wiem, o co chodzi w takim razie. Aha, i muszę znaleźć Cineka potem. Naga on the brain. Kill Naga Boss Lishin. Tak bardzo chcę. Tak. I mogę dostać ten Earth Guard Cursed Belt. Ja jestem Earth Guard, więc muszę sobie to wziąć. A harping good time. Fajnie, jakieś mini-bossy tu są. Podoba mi się. Fajna instancja. I ja wszystko zabiję. Nikt mi nie będzie tego za mnie zabijał. I tak bardzo fajnie trafiłam, że jak wziąłem Elfgarda, to wszystkie niebieskie rzeczy mi teraz wypadają, więc... Jej! Bardzo lubię niebieskie, jakby ktoś nie wiedział. Kabat, wracaj tu! You are my sunshine, co? Sunshine. Aha, dobra, kumam. Rozumiem aluzję. No chodź tu. Sorry, ten dźwięk jest przepiękny. Dawaj, to jest dobre. To zadaje obrażenia im wszystkim. Insufficient vitality, wiem. Paciang. Przydałby mi się level up. Jej, pięknie. Zrzucił mi damage z tego, co widzę. I ile fantów? To są jakieś fanty. Chcę! Ej, ja tu miałam mu oddać. Jezu, ten dźwięk mnie przestraszył. Myślałam, że mnie w jakąś pułapkę zamknął. Ej, człowieku, ja coś dla ciebie mam, wiesz? Ja mam jakiś potion dla ciebie.
No ale dobrze, idziemy się pobić. Naga Sentinel, Naga Boss, Lishinia. Nie, damy radę. Co to jest? To jest jakaś instancja samouczkowa z tego, co widzę. Dobra, o to poproszę. Chociaż ten skill mi się bardziej przyda później. Skoro tu jest boss. Dlatego bossa się bardzo ten skill przyda. Bo on zmniejsza prędkość ataku albo i sam atak. To mi się bardzo, ale to bardzo przyda. Tarczy też wolę nie używać na razie. Mimo, że ja mam bardzo niskie cooldowny. Jak na razie. Dobra, weźmiemy sobie potiona. Siedzę już tu 12 minut. Chodź tu. Chodź tu, kochana. O kurna! Nie wzięłam tarczy. No ale może nie umrę. O, właśnie. Insufficient Vitality. Wiem, pomyliły mi się przyciski po prostu. To by było dobrze zrobić o tak. Bij ją! Budum. Umieraj. Bum. Bum. Jej. Nie było aż tak epicko, jakbym się spodziewała. Gearbox. Fajnie. Aha, Naga Boss Lishinia. To tam jest ich dwie? Okej. Okay. Dobrze, dostałam coś fajnego. Mogę? Ciuchy! Spodnie! Dziękuję! Yes! Spodnie! Wielkie dzięki! Nie będę się znowu bawić, o taką zrobię. Fajne spodnie, podobają mi się. Mogłam zrobić postać z niebieskimi włosami. Teraz będę żałować, że mam rudą. Nie mam nic do rudych! Oczywiście. Harpie! Tak! Chciałam zobaczyć! Moment, czy to znaczy, że ja mam wrócić tam i czekać, aż ona się zrespi? Nie uśmiecha mi się to. Bo były dwie Naga Boss Lishinia do pokonania. A ja mam dziwne wrażenie, że jak te pobiję, bo coś tu pusto, to się rzuci na mnie jakaś wielka harpia. Tam są Bewitched Naga i ludki, których mam uratować. Chodź tu! To będzie mnie bardzo bolało, czuję, ale... O, właśnie, bo przylecą obie. Wypidziaj. Jestem mocniejsza, silniejsza. Get out! Nie, ale są śmieszne. One są bardzo śmieszne. A ja jestem dla nich zabawnie wręcz mocna. O kurde, Siskaide, coś tam jest, zbliża się. My children, they're all dead. Co? Kurna, nie wsad! Wsada wciskałam zamiast przyciski do walczenia. Ej, tu trzeba zrobić coś takiego. Sorry, I have to. Insufficient vitality, wiem, bij. Bij, kurna babo! Bij tego ptaka! Wow, co ci się stało? Umieraj w końcu. Nie wiem, ile masz życia, ale masz przestać. Jeszcze padnę i będzie tyle śmiechu. Bij to! Jeszcze trochę i padniesz, koleżanko. Jest! Jest! Bloka, tak? Ja miałam jakoś blokować? Clear the dungeon cleared, dobra. Boost. Biorę wszystko! Ej, trochę się wydarłam, faktycznie. Complete exit. A to ja mogę o to wyjść. Ej, to było... To było proste. Ładny ptasie, szkoda mi go bić, ale to, że my children, they're all dead, to mnie troszeczkę zaciekawiło, wiecie? Pewnie gdybym nie wyłączyła tych wszystkich, to bym się dowiedziała o niej czegoś więcej, ale jak tak pomyśleć, to często jest taki plot twist, że to ci źli zazwyczaj są dobrzy, więc ona pewnie jakiś miała interes w tym, że tego tutaj małego, znaczy małego, to chyba jest dorosły facet, jak tak patrzę, ale Major Son, to no, ciaa! Was to zawsze będę lubić, czuję. Za ten dźwięk boski.
Gdzie wy mi uciekacie? Co, już się poddajecie? Nie ma litości. Wybiję wszystkie. Tada! One w ogóle mają ogony jak pszczoły. Nie lubię pszczół. Chodź tu. To takie miłe uczucie być bohaterem. Tak, tą walkę troszeczkę spaliłam, bo wciskałam wszystko jak leci. Muszę się przyzwyczaić do tego. Moment, może coś jest ciekawego. Raczej by mi wyświetlało, gdybym mogła coś zebrać albo coś. Dobrze, fajne miejsce. Podobało mi się. Nie było to jakoś super trudne. A jak się zrespicie, to będę miała niezły ubaw. Chociaż w sumie ja mam kill Naga Boss Lishinia razy dwa, więc tutaj powinna być Lishinia druga. Tak, widzę cię, kolego. Czy ty masz dla mnie jakieś te? Nie, report to Sinek wszystko. Najwyżej będę musiała wrócić do tej instancji. Ponieważ nie zabiłam po raz drugi Lishini. Podejrzewam, że tak to się czyta. No, ale ogólnie jestem z siebie dumna, wiecie? Mam tutaj jeszcze dwóch ludzi do uratowania. Trzech nawet. Czemu nie mogę ich uratować? Fajnie by było. Czułabym się taka usatysfakcjonowana. Byłabym takim bohaterem pełną parą. A co to jest swoją drogą? Teleport device, Lishinia. Aha. Okej, czyli to mnie teleportuje. To mnie teleportuje do Lishini, tak prosto na jej twarz. Założę się, że gdybym się tak nie roztkliwiała nad tym wszystkim, to faktycznie mogłabym to przejść dużo, dużo szybciej. Ale wiecie, eksploracja, te sprawy. Event gift box. Kurna, skończył się event, a ja wszystkiego nie zebrałam. Kurczę. Ach, dobra. To będzie nie sol, to będzie nie community, to będzie skills. Mount. I śliczna, szara lama. O tak, wzięłam sobie lamę. Nie wiem, czy wiecie, ten Charlie mi się skończył, no szkoda. No chyba jednak pokażę wam fragment z tego, co tam zrobiłam. Bo wy w ogóle nie znacie Charlie'ego. No może znacie z pierwszego sezonu. No, sprawiłam sobie taką szarą lamę, co by mi do włosów pasowała, bo ma rudę te. Rude cuśki. I lamy mają taką ciekawą właściwość, że... Idę nie w tą stronę, prawda? Nie. Z Sairam też mogę gadać, ale wolę do tego gostka pójść. Mieć już go z głowy. Nie wiem po jakim czasie respią się te potworki w jaskini, ale mam nadzieję, że w niedługim. Myślę, że tą Lishinię zabiję już poza ekranem. No i widzicie, to jest mój problem. Nigdy nie mogłam trafić w tego gościa, bo ktoś w niego wjeżdżał lamą. Dobra, mam dla ciebie mnóstwo rzeczy. Ha! Ej, nie było animacji. Ja byłam pewna, że będzie animacja, jak my się przytulamy, nie? Tak, zabiłam harpię. Child. Serio, czy ja ci wyglądam na child? Jej, level up, w końcu. You are my sunshine. Fajna gra słów. Dobra, to poproszę. Słucham, że co?
O Jezu, o moment, tu jest czarodziejka chyba, prawda? Ale ma fajną fryzurę. Taką iście z Sailor Moona. Ej, to jest nawet zabawne. Warto czytać te questy. Dobra, jeszcze Lisinie. Shadow, tak, ja chcę go w końcu zabić. Accept, gdzie jesteś? Tam jesteś, będę pierwsza. Zabiję dziada i na tym skończymy odcinek. Będę pierwsza! Rypidowy wuj! Ej, ja cię wołam! Ej, wracaj! Nie chodziło mi o to, kiedy mówiłam rypidowy wuj. No dobra, na nią się rzucaj. Bo Asher się wziął do roboty. 5 poproszę. Ej, ja chciałam go zbić sama. I nawet nie zadałam ostatecznego ciosu. Ej, to jest ciekawe. 12 level? 11? Wszyscy się rzucili, kurde. Szaleństwa, tu jest Warlock, którym chciałam zagrać. I ktoś ma fajną szarą skórę. W ogóle zastanawiam się, czy nie stworzyć nowej postaci, wiecie. Taka mało wydziwowywana jak na mnie. Bo ja lubię wydziwowywane postacie. No dobrze. W każdym bądź razie... myślę, że to będzie wystarczające jak na dzisiejszy odcinek. Zobaczę jeszcze, co chce ode mnie Seiram. Zrobiłam pierwszą instancję. Miałam przynieść ziemski ubaw. Nie będę ukrywać. Nie lubię takich ludzi, którzy każą mi być cicho. I nie lubię być cicho! Stone, co ode mnie chcesz? Guardian Stone. Guardian w sumie. Dobra, Seiram chce, abym zebrała rdzeń Guardian Stone. O! Dobra, muszę odzyskać rdzeń. Dzwonią. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, papa. Nie ogarniam. Powiedzcie, że to widzicie. Powiedzcie, że to widzicie. Natek! O Boże, stęskniłam się. Cześć. O Jezu. Wspomnienia. Talk to Delos. Stoi 3 metry obok. Levina asked you to tell me something. Babo, stoisz od niego 3 metry! Skrzyneczko, otwórz się. EOS Team. Get items. I obczajcie to. Name your pet. Nie, nie będę taka. Jak by cię nazwać? Moment. A, już wiem. Była taka bajka, nie? Rio. To tam był taki mrówkojad. Samon. I no, Samon. Jaki ładny. Patrzcie no tylko, czy jest coś piękniejszego niż pomarańczowy mrówkojad z zielonym językiem? Mrówkojad i lama w jednej drużynie. No lepiej być nie mogło. I patrzcie. Ta lama mnie kocha! Jedziemy. O, chwileczkę. Musimy sobie zrobić piękne ujęcie na tej lawie. Matko. Nie wierzę, że znowu to robię. Spitalaj! Bo cię przygniotę lamą. Łaplinę. Tada! Tak, i zabrałam go do plecaka. Najprawdopodobniej. Nie mam pytań. Serio, nie mam pytań.
ten opis jest piękny. W ogóle, co to za strategia, nie? Udawać umarlaka. To nie działa na środku drogi, tak przypuszczam. Równie dobrze mogłabym go podeptać. Albo zechcieć przesunąć gdzieś włócznią, to co by zrobił? To już by nie udawał, że jest martwy.